Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego środki masowego przekazu zamieniły się w środki masowego oszukaństwa? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, środki przekazu no, miały przekazywać, miały być jakoś takie zbalansowane, miały pokazywać świat, pokazywać prawdę, no i ścigać oszukaństwo z lewej, jak i z prawej strony. Miały być tą wybalansowanym miejscem, gdzie ludzie mogą wierzyć, którzy mogą zaufać, że dziennikarze będą sprawdzali, co się dzieje. No ale teraz nowości to są, nie są nowości. Wiadomości to nie są wiadomości. Teraz Organizacja Narodów Zjednoczonych miała taki raport. Międzyrządowy panel dotyczący zmian klimatycznych opublikował raport, no i ten raport w zasadzie jest cichosza. Żadne środki przekazu, które zawsze szumiały, krzyczały, pisały, wściekały się, teraz jest kompletnie cicho. No dlaczego? No bo ONZ w zasadzie zmienił to, co mówił przez ostatnie 40 lat. Przez ostatnie 40 lat to takie było pieprzenie, takie jakieś dziwaczne wyjaśnienia. Wszyscy przyszykowywali świat na to, że po prostu będzie klęska żywiołowa, będzie klęska środowiskowa. I co się stanie, jak ilość dwutlenku węgla w powietrzu się podwoi. No trzeba pamiętać, że dwutlenku węgla, no to tam miliony lat temu to było od groma. No i ta atmosfera, która jest, no to ona nie jest tak stara. Trzeba pamiętać, że era lodowcowa, no to raptem jest 10 tysięcy. Ameryka Północna i Południowa została zaludniona przez ludzi przechodzących przez cieśninę Beringa, czyli tam przez tą, tam gdzie jest Rosja i gdzie Alaska się łączy, no to raptem to było 10 tysięcy lat. Dlaczego mogli przejść suchą nogą? No bo wody było mało, było bardzo dużo lodu naokoło. Lód się osadzał na kontynentach, na ziemi, także wody w oceanach było mniej, to sobie przeszli. W Ameryce teraz cały Ameryka 10-15 tysięcy lat temu, no to tylko wybrzeża miała no, do przejścia, do chodzenia, a tak to tam, gdzie jest Nowy Jork, no to była strefa lodowcowa, to tam było 2-3 kilometry lodu. To było w zasadzie wczoraj, porównując do momentu, kiedy Ziemia powstała, no to było wczoraj. Cała ta rewolucja przemysłowa, no to jest raptem 100 lat, 100-200 lat, no kiedy lokomotywy się zaczęły, kiedy zaczęli wytapiać stal, no powiedzmy od rewolucji amerykańskiej 1776 rok, no to wtedy mieli strzelby kapiszonowe, takie te flintówki. No dlaczego flintówki? Bo flint to jest krzemień, skałka i one były gładko lufowe. Także ta rewolucja amerykańska przeciwko królowi angielskiemu w koloniach, no to było raptem 250 lat temu. No i teraz Organizacja Narodów Zjednoczonych po 40 latach, no bo od 40 lat zaczynając, był taki raport w 1979 roku, raport Czarniego, no i później tak gdzieś było 5 raportów co 7-8 lat. Za każdym razem no to były czarne scenariusze, wszystko się roztapia, wszystko się niszczy, wszystko jest zatapiane, no i mówili, że będzie temperatura podniesie się o 4,5 stopni Celsjusza, no bo Organizacja Narodów Zjednoczonych, no to system metryczny, nie Fahrenheita. System Fahrenheita, jeżeli się zastanawiacie, dlaczego jest taki dziwaczny, no system Fahrenheita, no to miał jedną z temperatur, to jest 100 stopni. No 100 stopni, no to jest temperatura krowy w odbicie z jakiegoś powodu, nie człowieka. Temperatura człowieka, no to jest tam poniżej 100.
A druga, a zero, no to jest wtedy, kiedy się wymiesza lód i sól, tak pół na pół, no i wtedy to się zamrozi. Dlaczego Fahrenheit tak wykombinował? No wykombinował, no bo nie chciał ujemnych temperatur. No uważał, że ujemne temperatury, no to są ciężkie dla zrozumienia dla większości ludzi. Także wybrał te dwie granice dla ludzi, żeby myśleli w wartościach dodatnich. Celsjusz wykombinował dużo łatwiej, no bo wykombinował, że 0 to woda się mrozi, 100 stopni, no to woda się gotuje, no i poniżej zamrażania, no to jest minusowe. No ale wracając do tego Organizacji Narodów Zjednoczonych, oni mówili, że 4,5 stopnia, że to będzie powiedzmy tragedia. Skąd oni wzięli te 4,5 stopnia? No przez lata, no to najróżniejsi naukowcy robili najróżniejsze badania, no i cała ta grupa wzięła te wszystkie badania. Jeden powiedział, że będzie wzrost o 15 stopni, drudzy o pół stopnia, inni mówili o 3, o 7, 12, jakieś takie modele były. Poskładali to, posklejali to, wzięli, wypośrodkowali te wszystkie symulacje, no i doszli do wniosku, że z tej średniej statystycznej, z tych wszystkich badań, no to wylazło im, można powiedzieć, no bo to nie wyszło, wylazło im te 4,5 stopnia. Teraz używając prawdziwych danych statystycznych przez normalnych ludzi, no to ta sama Organizacja Narodów Zjednoczonych, ten międzyrządowy panel zmian klimatycznych, no powiedział, że w zasadzie w najgorszym wypadku to nie jest 4,5-5 stopnia, w najgorszym przypadku będzie 4 stopnie. No i w zasadzie jest takie przekonanie, że będzie dużo mniej, no zdecydowanie 5 stopni to nigdy nie będzie. Także się szarpią w tym całym odwrocie sprawozdań Narodów Zjednoczonych. No to cały ten scenariusz taki pchany przez ostatnie 20-30 lat, że to będzie kompletna tragedia, no to raczej się nie stanie, ten scenariusze po prostu nie są możliwe. No i ta siła tego wszystkiego, co przeliczali, no to przypuszczalnie będzie o 1/3 albo nawet o połowę mniej. Cały ten raport, no to wspomina również o tym, gdzie prasa, środki przekazu nigdy nie wspominają. Środki przekazu zawsze łapią te najbardziej kretyńskie, sensacyjne, takie wybuchowe informacje, ale raport powiedział, że cały ten impact, no to nie będzie za rok, za dwa, za 10, możliwe, że będzie za 100, 200 czy 300 lat, ale nie na teraz. No i w najgorszym wypadku podwojenie dwutlenku węgla, no to spowoduje 3,5 stopnia, z czego w tym wieku, czyli przez następne 100 lat, no i że najprawdopodobniej to będzie 2,6 Celsjusza, no ale to jest tylko 1,6 Celsjusza wpływu, można powiedzieć, ludzkiego, no bo jest jeden stopień, to Ziemia ciepleje, ociepla się już od jakiegoś czasu. No można to sobie pomyśleć, że o Saharze, tak, piramidy, sfinksy i te wszystkie inne rzeczy budowane, no to one nie były budowane wśród piasku, tak jak dzisiaj się odwiedza. One były, to był koszyk zbóż czy innych, tam były żniwa, ten Nil wylewał, to musiała być cywilizacja nieprawdopodobnie silna, te 6, 7, 8 lat, 8 tysięcy lat temu, kiedy to budowali, no to tam było zielono. 5-10 milionów lat temu, no to tam była jedna wielka dżungla. Dlaczego była dżungla? No dlatego, że pod tymi piaskami Sahary, Kataru, Arabii Saudyjskiej na wierzchu są piaski, a pod spodem jest tej ropy.
ropy. I tej ropy są takie nieprawdopodobne ilości, że to wszystko jest z tej dżungli, która zgniła, zamieniła się w olej, z tych dinozaurów, z tych aligatorów i innej wody i węgli. To wszystko się zamieniło w olej, dlatego tyle tej ropy jest. No, to naprawdę nie trzeba być geniuszem, trzeba być po prostu normalnym, żeby rozumieć, że to się wszystko zmienia. Czy nasze samochody i nasze lodówki przyspieszają? No oczywiście, że przyspieszają, ale w rzeczywistości żadna zwierzyna, żadne stworzenie nie żyje od bieguna do równika. Każdy sobie gdzieś tam znajduje swoją niszę, każdy sobie znajduje swoją działkę, każdy sobie znajduje jakieś tam miejsce do życia. Na całej ziemi, no to tylko 20% ziemi jest zaludnione, no i to też w różnych stopniu. Miasta na wybrzeżu są najbardziej. Środkowe kontynenty, no to tam zawsze jest jakieś albo za gorąco, albo za zimno, ale ludzie od dziesiątek, setek tysięcy lat przystosowują się do tego, co im ziemia daje. Przesuwają się, niektóre miejsca są zalewane, niektóre zamieniają się w piasek. No i to jest nieustanny ruch. Na dzień dzisiejszy no prasa, środki przekazu i wszyscy ci magicy, cyrkowcy oszukaństwa, tej hochsztaplerki ochrony środowiska, no to już zaczęli rozumieć, że cały ten idiotyzm naokoło, no to już jest widoczny. Wariaci w gazetach piszą, że te sztormy w Nowym Jorku, no po prostu, że zmiany klimatyczne powodują to, że Nowy Jork zginie. No Nowy Jork nigdy nie był przystosowany czy zbudowany na jakieś powodzie sztormów, które się pojawiają co 5 lat. Nie bardzo był przygotowany na sztormy, które się pojawiają co 100 lat, czy nawet co 1000 lat. No te rzeczy się zdarzają. No i jeżeli ktoś wierzy w Biblię, no to Arka Noego i te powodzie, no to istniały już w bardzo, bardzo dawnych czasach. Także Nowy Jork nie jest przystosowany na to, żeby to przetrwać. No, rząd Stanów Zjednoczonych również nie pomaga. Ostatnio był raport, że lipiec był najbardziej gorętszym miesiącem, no ale nie podaje od kiedy. Nie podaje od kiedy. W 2016 też podawali, że jest największy. Całe te dokładność matematyczna też sobie ma dużo do życzenia. Także no jest to jedno wielkie pompowanie. Jakbyśmy sobie wyobrazili te wszystkie wiadomości, które były opowiadane przez ostatnie 40 lat. Trzeba pamiętać, że 50 lat temu no to wiadomości straszyły zamrożeniem świata. 50 lat temu no to miało być wszystko się zamrozić. Na 40 lat temu już się zmieniło, miało się wszystko zatopić. Te wszystkie przewidywania, czarne przewidywania, no to były dużo gorsze niż rzeczywistość. No i nikt się nie odszczekuje i to nie jest wiadomość. To nie są wiadomości, to nie są nowości. Te wszystkie radio, telewizja, prasa o tym nie mówią, nie piszą. Każdy się przyzwyczaił, że te wiadomości no to tylko mogą być gorsze. Większość w gazetach, w środkach przekazu, no to nikt nie cytuje tego raportu ONZ. Jedyne co, to oni cytują dwóch gamoni z budżetówki, dwóch oficjeli z ONZ-u, którzy podsumowali cały ten raport, no że to jest czerwone światło dla społeczeństwa. No i drugą rzecz, którą debile cytują, no to jest to, że nikt nie jest bezpieczny. No co to znaczy, nikt nie jest
bezpieczny. No, każdy może się przez 10 czy 20, 30 lat, no to jest 1, 2, 3 pokolenia, ludzie będą się przeprowadzali w inne miejsca. Tam, gdzie było zimniej, to będzie cieplej, tam, gdzie było sucho, to będzie mokro i ludzie po prostu będą się przenosili. To nie jest zmiana z dnia na dzień. Te wszystkie Luizjana na przykład w Ameryce. No w Ameryce Luizjana to jest tak jak Holandia, czyli tam 5-10 metrów poniżej poziomu morza. No i Luizjana jest taka, jaka jest od setek lat. To na moczarach była zbudowana przez Francuzów. No i oni wiedzą, co im grozi. Przez 10-15 lat tam jest elegancko, sucho, łatwo i przyjemnie. No od czasu do czasu ta rzeka zalewa, jakieś sztormy zalewają. No i to jest część ich życia. Po prostu żyją przez 119 miesięcy spokojnie. No, a w pewnym miesiącu to przychodzi. No i kto to straszy? No i ci tacy właśnie urzędnicy podsumowywują z raportu ONZ-u, że jest czerwone światło dla społeczeństwa ze względu na środowisko. No i później piszą, kto jest bezpieczny. No wszyscy są bezpieczni, wszyscy będą się przenosili gdzieś długoterminowo. Te wszystkie zmiany klimatyczne mają najróżniejsze wpływy. To naprawdę trzeba się nad tym zastanowić. No i cena, którą ludzie proponują, no to jest po prostu nieprawdopodobna. I ilość zakaz, najgorsze to jest zakaz tego węgla. Ten węgiel, który był robiony przez te dinozaury, dżungle i inne organiczne sprawy miliony lat temu, no to ludzie akurat palą i powinni spalać. Uzyskiwanie tych paneli słonecznych, no to nie jest to takie łatwe. To wszystko trzeba przewieźć, wywieźć, wyrafinować, przetworzyć, wytrawić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To później to ma swoje życie. To też trzeba jakoś odzyskać, zrobić recycling, zrobić odnowienie, no albo zakopać. To wszystko kosztuje. No i cena jest duża nie tylko w podatkach, no ale również cena jest duża w środowisku samym w sobie. Najgorsze jest to, że takie ambitne kraje, czy ambitni politycy w krajach tak jak Ameryka, czy Europa, oni po prostu rzucają sobie na plecy odpowiedzialność za cały świat. No Ameryka ma wpływ może na 5-10% tych zanieczyszczeń. Chiny budują 3 elektrownie elektryczne co miesiąc, no bo tam potrzebują tego od groma i ciut tej energii. No Ameryka na siebie nałożyła takie obciążenia, kiedy w zasadzie nic nie może zrobić. No co może zrobić? No wielu miastach teraz w Ameryce nabrzeżnych to jedyne, co robią, to wszystkie nowe domy, no to muszą być budowane na nabrzeżu, czy nawet 2 czy 3 ulice od nabrzeża, to muszą być budowane na palach. No i a wszystkie stare domy, jeżeli są przebudowywane, no to żeby uzyskać zezwolenie na jakąś dobudowę, przebudowę czy jakieś inne rzeczy, no to też podnoszą je na palach. No i to tyle. To rozwiązanie jest. Ludzie zawsze będą chcieli mieszkać na wybrzeżu, ludzie zawsze będą chcieli mieć ładny widok, wiaterek w oknach. I tego się nie zmieni. Politycy nie zmienią, nikt tego nie zmieni, urzędnicy nie zmienią. No a za 100 lat, no to ludzie już będą się martwili, ale oni przypuszczalnie będą mieszkali w innym miejscu, bo natura zrobi swoje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyndzyni o codziennych powiadomieniach. I do następnego, coraz częściej zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na ludzi konserwatywnych, na ludzi normalnych, tych, którzy nie dadzą się zlewaczyć.
przekaz dla socjalistów amerykańskich głosujących, polskich głosujących w Ameryce. Zastanówcie się, na kogo głosowaliście, popatrzcie się na tego człowieka. No to jest człowiek po prostu nieprawdopodobny. Wybraliście, macie krew na jego rękach, Afganistan załatwił, rurociągi załatwił, wasze podatki załatwił, benzynę załatwił, wszystko, co mógł, no to zniszczył. Zdrowia dla normalnych.